Jeśli mamy mało miejsca w walizce, to tak naprawdę wystarczy zabrać 6-7 podstawowych rzeczy, żeby nasz wakacyjny look był modny, praktyczny, wygodny i nie zabierał zbyt wiele miejsca. Taką podstawą, którą proponują w tej chwili wszyscy styliści, są shorty. I te shorty dobrze by było, gdyby były ozdobione własnoręcznie, bo bardzo modne są shorty poszarpane, z frędzelkami, z pomponikami, z naszytymi gadżetami, naszywkami i one zawsze będą nas wyróżniały w tłumie. Tak naprawdę zabierając shorty, jedną parę czy nawet dwie i do tego komplet białych t-shirtów, uzupełnione odpowiednie buty czy biżuterię, mamy już stylizację na każdy dzień. Jeśli będzie chłodno, no to warto oczywiście mieć dłuższe spodnie i jak zwykle dżinsy będą się sprawdzały idealnie, też mogą być poszarpane, luźne. Istotną zasadą w tym sezonie, którą widać i na wybiegach i wśród gwiazd, jest to, żeby podwijać nogawki, dlatego że kostka jest najszczuplejszą częścią naszej nogi. I w ten sposób wyszczuplamy całą swoją sylwetkę, jeśli nogawka jest podwinięta, niezależnie od tego, czy mamy na sobie szpilki, czy są to buty na płaskim obcasie. Kolejnym elementem garderoby, który warto się zaopatrzyć w tym roku, to są klapki, które przeżywają swój wielki comeback. Natomiast klapki w kolorach metalicznych, srebro, złoto i taki miedziany kolor, to są takie najbardziej przewidziane trendy w kolorystyce, jeśli chodzi o klapeczki, które wyparły Japonki już prawie zupełnie z mody. Bardzo modne są też espadryle i tutaj polecałabym espadryle skórzane, które pozwalają stopie oddychać i dopasowują się do kształtu naszej stopy, więc będą bardzo wygodne. I teraz są bardzo modne bluzki, które mają tak zwany dekolt Carmen, to znaczy dekolt, który ma odkryte ramiona, bluzki bądź sukienki. Zabranie takiej bluzki i sukienki zapewnia nam stylizację tak naprawdę i na plażę, i na wieczorne wyjście, kiedy chcemy wyglądać bardziej zmysłowo. Wszystko zależy od tego, jakie buty, jaką biżuterię też do tego dodamy. No i nie zapominajmy o kostiumie kąpielowym, który jest podstawą wakacyjnej walizki. I tutaj mamy jakby do wyboru tak naprawdę bardzo dużo możliwości, bo w tej chwili modne są i bikini, i tankini, i kostiumy jednoczęściowe, i bardziej zakryte, i zupełnie odkryte. Wszystko zależy od tego, jaką mamy sylwetkę, więc do małego biustu proponowałabym, żeby to był kostium, który będzie miał falbanki na przykład w staniku albo marszczenia i to wtedy będzie optycznie powiększało piersi, a do dużych, pełnych sylwetek usztywniane miseczki wiązane najlepiej na szyję. Jeszcze chciałabym zauważyć, że istotnym elementem garderoby bardzo modnym w tej chwili jest kamizelka, długa kamizelka, którą gwiazdy można zauważyć, że noszą zarówno do shortów, jak i do sukienek i taka kamizelka, jeśli wybierzemy taką, która jest zapinana, to możemy dzięki temu mieć wieczorem sukienkę na plażową imprezę. Dlatego też bardzo polecamy ten element garderoby, który nam pozwoli oszczędzić miejsce i załatwić dwie rzeczy naraz.